Witajcie widzowie. Dzisiaj ciąg dalszy testów słodyczy z całego świata. Po przygodach w Meksyku lądujemy w Europie, a konkretnie Filip gdzie? W Holandii. Słodycze z Holandii mamy dzięki cioci Weronice i wujkowi Mariuszowi. Ciocia wujek, jeśli nas oglądacie, bardzo dziękujemy. A teraz kilka ciekawostek na temat samej Holandii. 1 stycznia 2020 roku Holandia zmieniła nazwę na Niderlandy. Nazwa Niderlandy oznacza niskie państwo, ponieważ większość terytorium tego kraju leży poniżej poziomu morza. Holendrzy posiadają 16 milionów rowerów, czyli po jednym dla każdego mieszkańca. Ten kraj jest 7,5 razy mniejszy od Polski. Holandia, albo teraz Niderlandy, słyną z dużej ilości wiatraków oraz z uprawy tulipanów. Holendrzy są najwyżsi na świecie. Średni wzrost mężczyzn to 184 cm, a kobiet 170. Trzy główne rzeki w Holandii to En, Moza i Scheldt. Holendrzy produkują sery od 400 roku. Pierwszy mikroskop powstał w Holandii. Amsterdam jest często zwany miastem mostów, ponieważ znajduje się w nim aż 1281 mostów. Po ciekawostkach możemy zacząć w końcu nasz test słodyczy z Holandii. Filip, wyciągaj wszystkie nasze rzeczy, które tutaj dostaliśmy. Śmiało. Jedno. O, ale będzie dzisiaj tu testowania. Naprawdę. No, co tam jeszcze mamy? Jeszcze takie rzeczy. I tu jeszcze jeden wielki blok. Ej, a wiecie, ale to jest ciężkie. Zaraz będziemy sprawdzać. Dobra, takie rzeczy dostaliśmy z Holandii. Filip, zaczynamy może od tego. No to od tej paczki. Mamy tu jakieś kulki czekoladowe, zobaczcie. No, Filip, białe i czarne. No to nawet nie kulki, to takie... Takie pierniczki. Takie pierniczki. Czekoladzie. Tu nie ma białych. Takie... Są białe. Chcesz? No. Takie pierniczkowe. Te ciasteczka. Jak pierniczki. A nie chcę się zasłonić. Nie chcesz się zasłonić? Jaką ocenę dałbyś tym ciasteczkom? Nie no, od razu z 9. Z 9. Bo ja lubię pierniki takie. Super, ja też lubię takie słodycze. A takie ciasteczka. To jest brązowa czekolada. Mamy trzy różne smaki. Takie biała czekolada, mleczna czekolada i ciemna czekolada. Dajesz 9. Dobra, ja daję 8, bo to jest bardzo dobre. Czekaj, odłożymy na bok. Dobra, Filip, co tym razem testujemy? Którą paczkę? Pieniążki. Pieniążki, no właśnie, to widać. Ja wam przybliżę, zobaczcie. Takie czekoladowe pieniążki. Otwórz. Ale taka do spuszczenia, czekoladowa. Jest czekolada? Takie pimiętowe. To jest taka guma, jak bardziej tutaj. Ale dziwne. To taka twarda. Pimiętowa. Ale smak ani nie jest słodki. Taki specyficzny. Ja daję 3. Ale ja daję 0. Nie ma 0. Od 1 do 10. 1. 1? No. No dobra. Skala to nie smakuje. Komuś może to posmakować. Chuchmęka. Nam do gustu, no. Chuchmęka. Nam do gustu to nie przypadło. No. Nie? No okej, okay, więc to mnie ciekawią tutaj te rzeczy. To coś dziwnego, jakieś... Takie śmieszne... Wygląda jak karma do psa. Karma do psa? A mi to wygląda jak taki przecięty korek. Jak macie korki do butelek. To mi to tak wygląda. Nie taki korek, o takiego wina. No korek do wina, no to mówię. Tak trochę wygląda. A to dla mnie wygląda też taki jak przecięty, jak to się nazywa, co się wydaje, cynamon, jak przecięty cynamon. Mi też się to wygląda, mi też się to kojarzy z cynamonem. To jest o smaku cynamonu. No, jest cynamonowe. Cukierki pudrowe. To jest taki cynamon.
Cukierki pudrowe, ale takie w kształcie cynamon. Laski cynamonu. No. Ja akurat lubię cynamon, więc dla mnie, dla miłośników cynamon to jest najlepsze. No też lubię. Najbardziej cynamon lubię no. Z ryżem, z jabłkami. No, ten ryż. No, bo sobie. No. I ten ryż staje się cynamon, co jest? No, on jest najlepszy. Babcia robi. No, zawsze jak moja babcia Dorota robi, to on jest taki pyszny. Pozdrawiamy babcię Dorotę. Babcia, czekamy na ryż z cynamonem. Dobra, no to jaką dasz ocenę temu cynamonowemu cukierkowi? 10, bo jestem miłośnikiem. 10? Dobra. Ja daję 7. Dobra, mówiłeś, że to jest ciężkie. No. Otwórz to. To wygląda jak wafle ryżowe, co? Czy to nie są wafle ryżowe? To jest jakiś ten sos. Sos, tofi? Takie ciasteczka tofi. Syropem klonowym chyba są. No. Ja lubię. Ja już spróbuję. Dobra. Dobra. To jest karmel. Karmel? No. Chyba karmel, no. I ciężkie, taka mała paczka, a waży 400 gram, prawie pół kilo. No. Nieźle. A my zrobimy. Dobra. Tak, to jest karmel. Ale nie jest taki słodki. No. Fajnie, można śmiało zjeść całe ciastko. No. Czy nie? Mhm. Chyba na razie najlepsze z tego, co było. Chociaż wszystko było dobre. Mhm. Znaczy, poza pieniążkami. No. Dobra. Pieniążki mi nie znakowały. Daję mocną dziewiątkę tym ciastkom. A daję, jak można było, to bym dał 11, ale daję 10. Dziesiątkę już w jednym odcinku mówiliśmy, że 11 nie ma, są tylko dziesiątki. No. Ile dajesz? 10? No. Ja daję 9. Dobra, Filip. Jedliśmy parę słodkich rzeczy, ale to wydaje mi się, że nie będzie takie słodkie. Może to spróbujemy. Jakiś miks orzechów. Orzechów? Miks orzechów. Zobaczcie. Taka paczka. Z orzech. Jest orzech? Tak. To jest słodki orzech. To jest słodkie. Twarda ta skorupka. Orzech jest miękki. Spróbuj tą zieloną. Twarda. No, skorupka taka twarda mocno. No okej, to jaką dasz ocenę? Ja dam 7. Jak takie rzeczy smakują? Ja dam... Lubię orzechy. Ja też 7. 7? No, też 7. Które teraz? No to posypkę. Posypkę? No tu jest otwarte. Skąd wiesz, że jest otwarte? To jest otwarte. Czekaj, bo tam się może to wysypie zaraz. Pyta cię. To właśnie się... A to jest takie... Patrz, to było ten, żeby wysypywać. Czekaj, nie ten. Pyta cię na razie. To jest na chleb, wiecie? No to jest na chleb, jest posypka na chleb. Pokażę wam, o. Takie coś. Jak ktoś to tamte otwarcie, to my otworzyliśmy. Taka posypka jak na... Nie wiem, do ciasta taką posypkę można dać, czy? No. Daj tu rękę. Się wysypię. Jak... Nie, ja sobie wysypię. Czekoladowa, jak posypka, co nie? W smaku czekolady. Je. Ale to nie jest kurkące, takie delikatne. No jednego gryza. Do takiej posypki to u nas na pewno nie mam, do chleba. Nie. Co nie? No. Ale to jest jeszcze lepsze. Dobre? Mhm. Z kanapką? Smakuje? Smakuje jak kanapka z Nutellą, co nie? Tylko to się sypie. No. Ja bym to wykorzystał do jogurtów albo do owsianki. No. Co nie? Do posypania owsianki. Co? Jakichś deserów. No. Galaretki. Ciasta. Babeczek. Ciasta, babeczek. Tortów. Tortów. Ja daję 7, a ty? Ja 10. Będziemy z tego korzystać. Dziękuję nam. No okej, Filip. Został nam marcepan. Hmm? Wiesz, jak smakuje marcepan? No, słodki. Słodki. I tutaj coś takiego jest. To będzie. Jakieś, wiesz, rzeczy. A ci się zrobiła dziura tutaj. Dziura się zrobiła, no. Kto już tutaj palce tykał? Kto już próbował dostać się do środka? Pokaż oczy. Dlaczego tak się dziwnie uśmiechasz? Dlaczego? To już ty wbił palcem. Stop! To nawet widać, że jest wbity palec. Zobacz. Nie. Podłokieć widzę. Tam, gdzie ta dziura była. To jest... Nie wiem, jakieś ciasto? Jakaś pianka w środku?
Patrzcie. Marcepan. Marcepan? To nie jest marcepan, to jest taka jakaś pianka. A ja jak to zobaczyłem, to myślałam, że to wyglądało dla mnie jak sushi. Dla mnie to wygląda jak taka poduszka. Ta góra, górna część jest strasznie słodka. A ta w środku to jest jak taka pianka w lodach, w takich ciepłych lodach. Dobra. Ale jak zjem jedno... I słodko. I słodka. Czy już po jednym jest dość, trzeba pić. Z jednego. Jak podasz ocenę? Mam temu. Dwójkę. Dwójkę? No. Tak, że do tego dobierałeś, że rozerwałeś pudełko i dasz tylko dwójkę? No. Ja dziękuję. Dobra, ja dam 6. Słodycze nie spełniły twoich oczekiwań. Nie. Posądziłeś, że to będzie coś słodszego, coś ciekawszego. Ja myślałem, że to będzie czekoladowe, bo to będzie znowu czekoladowe. No bo to jest czekolada, ale tylko lekko polana czekolada. No. A tu jest taka jakby część cukrowa. No. No i w środku ta pianka jak. No dała, bierzemy marcepan. Marcepan? Łam ja. Nie, no nie, nie łam. A to będzie sam. Jest fajna, chyba nie jak marcepan smakuje. Spróbuj. Czyli honory. Czyli honory, Filip. Pokaż, spróbujemy kawałek. Ale ten marcepan jest aż taki słodki. On jest taki słodki. On jest aż taki bardzo słodki. Nie jest. To było słodsze. To nie jest taki słodki. Nie jest. Ja się spodziewałem, że będzie jeszcze smakował. Dobry ten marcepan. Ty byś to zjadł. Jakby wjechał gdzieś droga, to by są wziął na drogę. Ale powiedz mi, jaką ocenę podasz? Od 10. Ja chciałem powiedzieć, że założę się, że 10 i dałeś 10. Ja po twojej minie widzę, że to będzie 10. Nie. O, trzeba było popić. Ja bardzo nie lubię takich słodkich marcepanów, a to czekolada. Bo sama, takie z reguły są takie bardzo słodkie, nie? Takie, no. Że urety, aż nie idzie go przegryźć. One są lepsze wtedy, one są słodsze, wtedy by było. Wtedy by było tego słodsze, a te nie są takie słodkie, rzeczywiście. No, myślałem, że to będzie takie słodkie, a tu się pozytywnie zaskoczyliśmy. No. Ten holenderski marcepan był naprawdę dobry. Jest naprawdę dobry. No. Prawda? Czekaj, mamy coś tu jeszcze do zjedzenia? Nie. Nic? Nie. To koniec naszego testu z Holandii? Mhm. Super. Dobra, to my zaraz ucinamy ten film, wyłączamy kamerę, idziemy sobie pochrupać jeszcze to, co nam tu zostało. Co nie? Wam teraz dziękujemy za uwagę. I widzimy się w kolejnym filmie w sobotę o 11. W sobotę o 11. Cześć. Cześć.